nacjonalizm oczywiście jest nacjonalizm ukraiński. Tak, takim był też nacjonalizm jakobiński. Oba te nacjonalizmy, i jakobiński, i nacjonalizm ukraiński, doprowadziły do ludobójstwa w przypadku pierwszego ludności francuskiej, w przypadku drugiego ludności polskiej. Także nacjonalizm oczywiście w Polski, formułowany przez Romana Dmowskiego, przez jego kontynuatorów i tak dalej, miał charakter taki tradycjonalistyczny, powiedziałbym kulturowy, cywilizacyjny, gdzie dobrze rozumiany, czy właściwie rozumiany regionalizm stanowi też siłę właśnie państwa. I proszę Państwa, ostatnia kwestia, czyli naród zorganizowany. Tę koncepcję narodu zorganizowanego Dmowski podniósł w latach 30. I bardzo, właściwie już można powiedzieć, że w latach 20. dostrzegał i pisał o kryzysie cywilizacji europejskiej. I mówi tak, ja tu zacytuję. Uważał, że warunkiem przetrwania tej cywilizacji europejskiej jest, cytuję, mocny ustrój rodziny, obyczaj, hierarchia i dyscyplina, rzymskie pojęcie obywatela, rzymskie pojęcie roli kobiety, patriotyzm i duma rzymska, rzymskie pojęcie prawa i honoru. Wszystkie te elementy w tej chwili są degradowane. Także jak gdyby odnosząc się do tej wypowiedzi Romana Dmowskiego, można by mówić o upadku tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji rzymskiej. I dlatego jeszcze raz powtórzę. Warunkiem przetrwania, mówi Dmowski, jest mocny ustrój rodziny, obyczaj, hierarchia, dyscyplina, rzymskie pojęcie obywatela, rzymskie pojęcie roli kobiety, patriotyzm, duma rzymska, rzymskie pojęcie prawa i honoru. Dalej Dmowski pisał i zwraca uwagę, że cywilizacja rzymska, czyli cywilizacja łacińska, jakby powiedział Feliks Koneczny, pojmuje jednostkę w rodzinie i społeczeństwie. Natomiast mówi, rządy w krajach demokratyczno-liberalnych oparte były na lożach wolnomularskich, których, dlatego w zasadzie, no, gdyby, dlatego niepodobna było wytworzyć rząd i utrzymać go tak naprawdę przy życiu. Stąd też ciągłe właśnie słabości, kryzysy tego systemu. Ale również jeśli chodzi o Polskę, Roman Dmowski bardzo krytycznie oceniał ten system parlamentarny, demokratyczno-parlamentarny, który funkcjonował przed 1926 roku, chociaż oczywiście przed 1926 rokiem, chociaż oczywiście Narodowa Demokracja, czy też Związek Ludowo-Narodowy miał znaczący wpływ na kształt tego ustroju, ponieważ Narodowa Demokracja, Związek Ludowo-Narodowy w dużym stopniu kształtował właśnie tę konstytucję marcową, która ten system wprowadzała. Dmowski uważał, że ten ustrój wielopartyjny jest przeżytkiem, ale trzeba też zwrócić uwagę na ten pragmatyzm Dmowskiego, na jego właśnie takie chłodne podejście do tej też problematyki, więc nie postulował natychmiastowej likwidacji systemu liberalno-parlamentarnego, pisał o bankructwie parlamentaryzmu, pisał, że bankructwo parlamentaryzmu, i to znów można odnieść do czasów współczesnych, sprzyja robieniu kariery politycznej przez ludzi niekompetentnych i demagogów. Ale Dmowski też nie zdobył się na jak gdyby takie precyzyjne określenie ustroju politycznego. Jednoznaczne. A to dlatego, że właśnie uznawał, że myśl narodowa to nie jest zamknięta doktryna. Uważał natomiast, że jak pisał, ustrój prawno-polityczny państwa, forma rządu, może być taka lub inna, ale zawsze najbliższa potrzebie narodu. I to jest też bardzo interesujące. Dmowski w myślach nowoczesnego Polaka bardzo też trafnie na przykład opisuje charakter z pogardą, ale na przykład charakter rosyjski, odnoszę się do pewnych, z pogardą do pewnych przymiotów tego charakteru narodowego. Podobnie do Niemców, ale to nie wynika z jakiejś takiej wyższości, czy tym bardziej jakiejś takiej postawy szowinistycznej, tylko po prostu z realnej oceny i opisu. Ale również krytycznie oceniał charakter narodowy Polaków. Przede wszystkim bardzo często zarzucał nam właśnie
naszemu charakterowi narodowemu brak konsekwencji w tym właśnie działaniu i właśnie taką bierność. To są takie dwie cechy, które według niego naród polski wykazuje. Ale Dmowski, mimo że krytycznie oceniał pewne przejawy charakteru narodowego w myślach nowoczesnego Polaka, to jednak uważał, że ustrój polityczny, czyli ta forma państwa powinna być zgodna z charakterem narodowym w jakiś sposób. Powinna jakoś współistnieć, może wręcz nawet dostosowywać się do tego charakteru. I to różni chociażby właśnie to pojęcie idei narodowej Dmowskiego od tych różnych nurtów rewolucyjnych, jakich także był faszyzm, bo mówię oczywiście o faszyzmie włoskim, bo faszyzm to właśnie podkreślał konieczność zmiany charakteru narodowego, tworzenie nowego człowieka, nowy typ i tak dalej, i tak dalej. Więc to była na przykład, taki styl myślenia prezentowała grupa secesyjna z Ruchu Narodowego, Ruch Narodowo-Radykalny Falanga, gdzie Bolesław Piasecki przed wojną w duchu czasu młodych, ruch młodych, pisał, że właśnie trzeba zmieniać charakter narodowy. Wydaje się to myślenie bardzo niebezpieczne. Zdecydowanie bardziej racjonalna była postawa Dmowskiego, która pokazywała pewne wady, która kształtowała ten charakter narodowy i to jest też wielka tutaj rola Romana Dmowskiego, który, no jak to często się go określa, był wychowawcą. Obóz narodowy, wychowawcą narodu, czy młodego pokolenia, obóz narodowy sprawował tak zwany rząd dusz w społeczeństwie. Gdybyśmy rzeczywiście spojrzeli na elity polityczne Stronnictwa Narodowego, to były po prostu elity narodowe. Elity narodowe były po prostu w obozie narodowym. I to nie tylko w sferze polityki, ale również w obszarze kultury i w innych ważnych obszarach życia społecznego. I ta rola kształtowania tego charakteru znów przyniosła oczywiście wielkie owoce w postaci oporu narodu przeciwko okupacji sowieckiej i niemieckiej, w którym to na pierwszym, że tak powiem, w pierwszym szeregu było przede wszystkim pokolenie Polski niepodległej, kształtowane również przez Romana Dmowskiego. Dmowski pisał, że tylko zorganizowany naród, przy czym nie precyzował tego pojęcia, co to znaczy zorganizowany naród, w jakich formułach, raczej chodziło mu tutaj o pewien sposób myślenia, odczuwania, czyli ta organizacja tego narodu odbywała się raczej w sferze, że tak powiem, duchowej. To taki tylko naród, mówi, może stworzyć odpowiednią formę dla rządu. Uważał, że nie może być powrotu do ustroju sprzed 26 roku, ale również oczywiście krytycznie odnosił się do systemu sanacyjnego z różnych powodów. Między innymi uważał, że system oparty o jednostkę jest oczywiście systemem kruchym. Dlatego Dmowski też trzeba powiedzieć, że nie odrzucał jednoznacznie ustroju parlamentarnego, ale opowiadał się za jego modernizacją. Uważał właśnie, że tam przyszłością dla Europy, jak to nazywał, jest ustrój reprezentacyjny. I jak mówił, jeśli ten ustrój reprezentacyjny się nie wykształci, to Europę czeka właśnie rewolucja. A ten ustrój reprezentacyjny miał wzmacniać znaczenie głowy państwa, która miała mianować rząd i rozwiązywać parlament. Czyli znów mamy, że tak powiem, rzeczywistość europejską, tą demoliberalną, unijną, która przebiega w zupełnie innym kierunku. Bo jak zobaczymy na współczesne systemy polityczne, to w zasadzie różnic żadnych między nimi nie ma. Nie ma, natomiast oczywiście model prezydencki z silną władzą prezydencką, z silną władzą wykonawczą jest w założeniach tych architektów nowego porządku po prostu czymś, co ma przeminąć. I widać to na przykładzie wszystkich krajów, no w zasadzie Francji, ale tam też ta rola prezydenta jest dużo mniejsza niż była w przeszłości. Dmowski przyjmował zatem koncepcję dwuizbowego parlamentu z dominacją senatu złożonego, jak mówił,
z tych żywiołów bardziej wyrobionych, dojrzalszych politycznie. Abym powiedział, jakbyśmy mogli porównywać do tradycji Rzymu, to myśl Romana Dmowskiego to był taki pryncypat, gdzie był w czasie Oktawiana, prawda, gdzie był princeps senatus, czyli pierwszy w senacie. Natomiast Cezarys to właśnie może taki Pleba Igrzys, to przypomina właśnie takie ruchy ludowo-nacjonalistyczne, czy wręcz właśnie faszystowskie. I jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, ponieważ w przewrocie, który Dmowski napisał w 1934 roku, wymienił cztery zasadnicze problemy, od rozwiązania których miała zależeć przyszłość cywilizacji łacińskiej. I mówi tak. Kwestia pierwsza. Kto ma tworzyć tę elitę? Drugą. Jak zabezpieczyć prawnie rolę tej elity? W jaki zakres praw ją uposażyć? I jakim zakresem obowiązków obarczyć? Wydaje się, że te zagadnienia są bardzo ważne. Warto zwrócić uwagę wreszcie na to, o czym pisał Tadeusz Bielecki w wydanej na emigracji książce w latach 60. w szkole Dmowskiego, w której zwracał uwagę, że polska idea narodowa jest bardziej postawą wobec życia i jego właśnie spraw, jego jednostek, bardziej wobec narodu, bardziej właśnie szkołą takiego politycznego myślenia niż jakąś sztywną, zamkniętą doktryną. I wydaje mi się to najlepszym podsumowaniem, że myśl narodowa to jest po prostu szkoła politycznego myślenia. W tym tkwi oczywiście jej siła, dlatego że tkwi oczywiście są zasadnicze kanony ideowe, ale jednocześnie to, że jest szkołą politycznego myślenia, pozwala na to, że jest wciąż jak gdyby żywa, że można ją kształtować i że potrafi odnaleźć się w różnych rzeczywistości. Myślę, że Dmowski nie był ani w pierwszej kolejności antyniemiecki, antyrosyjski, antyżydowski czy jakikolwiek inny, tylko był przede wszystkim propolski. I z tego stanowiska propolskiego wynikała ta ewentualnie w różnych okresach postawa anty. Natomiast właśnie taką próbą stworzenia doktryny to była próba stworzenia przez Ruch Narodowo-Radykalny Falanga przed wojną, ale wydaje się, że ta grupa była co najmniej na obrzeżach, jeśli nie poza ruchem narodowym. I na koniec Państwa chciałbym też powiedzieć, że często osoby, które odwołują się czy do tradycji narodowej demokracji, no konkretnie na przykład w latach 80. środowisko polityki polskiej z Aleksandrem Halem i tak dalej, bardzo często podkreślali, że idea narodowa, Roman Dmowski tak, ale wybrane fragmenty. Taka fragmentaryzacja Dmowskiego. Dmowski dobrze, dobry i tak dalej, wspaniały, ale jako dyplomata, może nawet do 1905 roku, być może do 1918 roku, ale już te lata 30. to już jest antysemityzm, to są jakieś fobie i tak dalej, i tak dalej. I to już są dwaj Romanowie Dmowscy. Ten właśnie do odzyskania niepodległości i ten w latach 30., który jest zgorzkniały rzekomo, który właśnie nie sprawuje władzy i tak dalej. I stąd też snuje jakieś tam różne spiskowe teorie. Taki pogląd wydaje się absolutnie nieprawdziwy. Spuścizna pisarska Dmowskiego jest, że tak powiem, całościowa. Ona oczywiście ewoluowała, ale wydaje mi się, że no oczywiście myśli nowoczesnego Polaka, polityka polska, odbudowanie państwa w 25 roku, który napisał Kościół i państwo w 27 roku, ale również te właśnie publikacje, ten dorobek pisarski z lat 30. jest bardzo, bardzo istotny i żałować można tylko, że jak wiemy, Dmowski nie ukończył, rozpoczął właśnie cykl artykułów, który miał się zakończyć poważną publikacją dotyczących właśnie rozważań natury cywilizacyjnej. Bardzo dziękuję.